Wygra w osłabieniu, cały czas napieraliście na bramkę. No, niestety nie udało się jej zdobyć. Bytowia zdobyła drugą bramkę. Skomentuję pan jakoś ten mecz. No, myślę, że to niesprawiedliwy wynik. Remis, a przynajmniej minimalna wygrana mojego zespołu, to byłoby takie odzwierciedlenie tego, co się na boisku działo. Bytowia może pozostałymi fragmentami gry miała sytuację po karnym, niefrasobliwym zagraniu mojego zawodnika. Straciliśmy bramkę, odrobiliśmy straty. Myślę, że myślałem, że zachowamy ten remis, który by dał taki początek ku lepszej drodze. Stało się inaczej, jedna kontra, nieopilnowanie zawodnika, który wszedł świeży i strzelił bramkę. Myślę, że więcej sytuacji, więcej strzałów, więcej z gry miał mój zespół, ale taka jest piłka. No niestety liczy się to, co jest w bramce i o tą jedną bramkę zespół Bytowi był lepszy. Ja spodziewałem się, że to będzie ciężka przeprawa. Przestrzegałem zawodników w szatni przed jakimś lekceważeniem i podejściem nieodpowiednim do tego spotkania. No niestety w pierwszej połowie nie byliśmy do końca zmobilizowani. Brakowało tego zęba, tej ambicji, która cechowała nas w tych dwóch pierwszych meczach. Mecz się dobrze ułożył dla nas, bo prowadziliśmy 1-0. Później mieliśmy dwie, trzy sytuacje, po których powinniśmy podwyższyć. Niestety tak się nie stało. To, co się stało w drugiej połowie, mianowicie druga żółta kartka Mariusza Schmidtke, no on po prostu płaci frycowe jako młody zawodnik. Zupełnie niepotrzebne obydwa faule, za które otrzymał żółte kartki. Niestety musieliśmy grać w dziesiątkę. Na dodatek straciliśmy jeszcze bramkę na 1-1. Wydawało się, że to goście będą chcieli przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No, ja byłem zmuszony do kompletnego przetasowania zespołu, zresztą chyba to było widać, dokonać zmian. I jak się okazało, wszedł zawodnik, na którego kibice wiele psioczyli, Tomek Ciemniewski, który rozstrzygnął to spotkanie na naszą korzyść. Za to wielkie brawa dla niego. Ogólnie mogę podsumować, że zdarzają się takie mecze słabsze. Nie można grać równo całego sezonu. Tym bardziej cieszą punkty 3 zdobyte w tak trudnym spotkaniu. Cieszę się, że tą bramkę zwycięską zdobył właśnie Tomek Ciemniewski, ja którego bardzo szanuję i w którego wierzę. Myślę, że i kibice bytowscy łaskawszym okiem spojrzą na niego po tym, co dzisiaj zrobił, bo można powiedzieć, że dał 3 punkty dla nas w tak trudnym, tak ważnym meczu. Inną rzeczą, zagadką jest dla mnie, bo zobaczyłem w składzie Energetyka dwóch zawodników, mianowicie Felisiak, on się bodaj nazywał, napastnik, i Kostrubiec, obrońca, którzy otrzymali w meczu z Gwardią w sobotę 2 czerwone kartki. To nie były po drugiej żółtej, a były to kartki czerwone bezpośrednio. Napastnik za uderzenie bez piłki zawodnika, a Kostrubiec już w doliczonym czasie również czerwona. Nie wiem, dlaczego grali, ale to już jest problem Energetyka. Myślę, że jeżeli tak było, jak podają media, no to myślę, że to spotkanie będzie rozstrzygnięte na naszą korzyść jeszcze wyżej, bo ci zawodnicy nie mieli prawa grać po czerwonych kartkach. Ale cieszę się z 3 punktów, nie liczę na zmianę wyniku. Najważniejsze to, że zespół pokazał charakter, osiągnął to, co miał osiągnąć, mianowicie zdobył 3 punkty i teraz trzeba zregenerować siły do soboty. Czeka nas kolejny trudny mecz, wyjazd do Orka na Rumię. Ten mecz zdecydowanie najsłabszy z tych trzech, które graliśmy do tej pory. Nie wiem, może troszeczkę za luźno podeszliśmy do niego, mając tego lidera. Przed tym meczem może niektórzy faktycznie myśleli, że Energetyk, który miał przed tym meczem przedostatnie miejsce, nie postawił nam jakichś nie wiadomo jakich warunków. No a okazało się zupełnie co innego. Pierwsza połowa katastrofa w naszym wykonaniu. Zero pomysłu. Formacje nie współpracowały ze sobą. No ale strzeliliśmy bramkę. Takie mecze też trzeba wygrywać. Szczęście, że grając z 10 potrafiliśmy dowieść zwycięstwo.